Przed nami kolejne wyzwanie w postaci meczu z Kaliszem. Mamy swoje założenia, mamy swoje plany i chciałbym, żeby nas nic z tej drogi nie zawróciło. Ciężko pracujemy przez cały tydzień po to, żeby jechać do Kalisza i wygrać mecz i zdobyć kolejne punkty. I dzisiaj myślimy tylko i wyłącznie o tym. Jest to trochę inny przeciwnik niż w meczu, który mieliśmy u siebie w Radomiu. Nastąpiła zmiana trenera, zespół został wzmocniony nowymi zawodniczkami i na pewno jest to dla nas duże wyznanie. Ostatnie wyniki Kalisza pokazują, że ten zespół gra trochę inną siatkówkę i na pewno nie będzie na łatwo, ale my mówię, tak jak powiedziałem wcześniej na początku, mamy swoje zadania, mamy swoje wyzwania, mamy swoje cele i jedziemy tam je realizować. Gaba, jak nas to jest w drużynie przed meczem, jak przebiegają w ogóle z waszej perspektywy przygotowania, czy przygotowujecie coś specjalnego na przeciwnika? Ja myślę, że przygotowania przebiegają tak samo jak przed każdym ważnym meczem z przeciwnikiem, który, tak jak trener wcześniej wspomniał, no, wzmocnił się o doświadczone zawodniczki. No, przykładamy się do treningów. Nie jest lekko. No i myślę, że uda się wywieźć oby komplet punktów z Kalisza.